jest już szkoleniowiec Skry Częstochowa Jakub Dziółka. Panie trenerze, prosimy o kilka słów recenzji do dzisiejszego meczu. Dobry wieczór. Zacznę może od drugiej strony, od podsumowania tej rundy. Na pewno, kiedy pierwszy mecz zagraliśmy w tej pierwszej lidze, nikt nie myślał, że zdobędziemy tyle punktów. Czy to dużo, czy mało, nie możemy w tej chwili oceniać, bo celu jeszcze nie osiągnęliśmy, ale na pewno nikt nie mógł założyć, że zdobędziemy tyle punktów. I ta runda na pewno była pozytywna w naszym wykonaniu. 20 meczów na wyjeździe musieliśmy rozegrać, nie były to łatwe spotkania. Dzisiejszy mecz myślę, że przegraliśmy w pierwszej połowie i myślę, że to dobrze dla nas, dla sztabu, dla piłkarzy, że w ostatniej kolejce tej rundy rozegraliśmy słabą pierwszą połowę i będziemy musieli mieć to cały czas w pamięci, jeśli chcemy w tej lidze się utrzymać na przyszłość w tych następnych 14 meczach, które zostają nam w rundzie rewanżowej, żeby nie popełniać takich błędów. Oczywiście mieliśmy inny plan i nie potrafiliśmy go w odpowiedni sposób zrealizować i to na pewno będzie nauczka dla nas wszystkich. Oczywiście to jest moja odpowiedzialność. Ja jestem trenerem tego i sztab tego zespołu i tak jak powiedziałem, słaba nasza pierwsza połowa i stracona bramka. W drugiej połowie na pewno dużo, dużo lepiej operowaliśmy piłką i stwarzaliśmy sobie sytuację. No ale nie wystarczyło przynajmniej na remis. Także gratuluję zespołowi Resowi zdobycia trzech punktów. Dzisiaj kończymy i na pewno będzie w nas dużo determinacji, będzie nas dużo zapału i dużo chęci do tego, żeby być lepszą drużyną, żeby być lepszym w następnej rundzie i pracować na to, żeby Skra Częstochowa pozostała w pierwszej lidze. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Czy są jakieś pytania od Państwa? Panie trenerze, chciałem zapytać, co trener myśli o graniu z Polskiem przy tak minusowych temperaturach, bo ta druga część jest szczególnie dzisiaj na mocnym minusie, jeśli chodzi o termometry. Ja myślę, że nie było tego aż tak, nie było to tak odczuwalne. Wiemy, że takie warunki były dla obu zespołów, także myślę, że zawodnicy nie mieli z tym problemu, także to nie ma znaczenia. W drugiej połowie można powiedzieć, że do ostatnich sekund padliśmy do tego wyrównania, tych sytuacji po przerwie nie brakowało. Bardzo ciężko było dzisiaj sforsować ten mur Resowi? No, spodziewaliśmy się tego, że Resowia strzelając bramkę będzie grała w niskim ustawieniu i byliśmy na to przygotowani, pracowaliśmy nad tym. Oczywiście mieliśmy swoje sytuacje, nie było ich bardzo dużo. W niektórych sytuacjach musimy lepiej dośrodkowywać, w innych sytuacjach musimy lepiej zachowywać się w polu karnym, ale tak jak powiedziałem, no to jest doskonały materiał do analizy, bardzo dobra rzecz do tego, żeby być lepszym zespołem, żeby każdy zawodnik się indywidualnie rozwijał, a przy tym, żeby zespół był skuteczniejszy. Także no, takie mecze się zdarzają. Dobrze nam ten mecz zdarzył się w ostatnim meczu tej rundy.